Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w A Plague Tale Innocence i kontynuujemy sobie naszą przygodę. Jesteśmy w rozdziale czwartym pod tytułem Uczeń. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Ok, czyli jesteśmy już niedaleko farmy tego doktora. Słuchajcie, wróciliśmy na łono natury. Mówię wróciliśmy, bo pierwszy odcinek rozgrywał się w lesie i bardzo mi się tam podobało. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Jakieś tutaj widzę zniszczenia są. Tutaj szczury też zapewne zaatakowały. Amicia, look, it's one of the men that attacked the house. O! They're here. O kurde. Czyli będziemy tutaj mieli ludzi, którzy zaatakowali nasz dom. I tego gościa na koniu, tego lidera chyba, który zabił naszą matkę i naszego ojca. No ale dobra, no słuchajcie. Szczury wymierzyły sprawiedliwość. Takie mam wrażenie. Tak to wyglądało, jakby szczury go zeżarły od pasa w dół. No i co, oni mają tu jakiś obóz? Będziemy musieli się przekradać? Ale shit. Dobra, już widzę, co trzeba zrobić. Walimy od razu w te hełmy. Kurde, ale ten drugi się patrzy w naszym kierunku, więc ja nie wiem. Przecież ja nie mogę teraz wyjść. Czy ja muszę z nimi walczyć? Chyba nie. Bo za bardzo ja nie widzę tu innego, że tak powiem, miejsca, w które mógłbym rzucić. Ten się cały czas gapi, no shit. Tamten poszedł. Dobra, rzućmy teraz, może ten się ruszy. No ale kurde, on się i tak będzie patrzył w moim kierunku chyba. Mogę iść teraz? Nie, no zobaczył mnie. Jak ja mam to zrobić? Słuchajcie. A jestem tempa dzida. Przecież mogłem poczekać, aż on będzie się wracał. Podejdzie i się wróci. Jak będzie odwrócony, to dopiero mam iść. Jezu. Dobra, tempa dzida ze mnie. Nigdy nie byłem dobry, słuchajcie, w gry skradankowe. Nigdy. Dlatego nigdy na przykład nie ukończyłem takiej gry jak Thief. Zapewne kojarzycie. Grało się tam złodziejem i trzeba było się wkraść do domu, przynajmniej w tych pierwszych częściach, bo w tych nowszych to już tam nie wiem za bardzo, jak to wyglądało. Ale to tak na marginesie, nie? Dobra, i teraz idziemy. Boże. To było takie proste, nie? Ale tu jest ten drugi. Dobra, ogarniemy go z boku. Czyli musimy przez ten most przejść. Kurde, boję się, że jak zapadnie zmrok, to będziemy w dupie. Czyli to będzie, wiecie, tak na zmianę, nie? Przeplatane. Raz będziemy się tutaj siłować ze szczurami, a raz z tą inkwizycją, tak? A czasami też z wieśniakami, jak widać. Dobra, czy ja mam dzban? Bo podniosłem teraz coś. Ja bym chciał ten dzban walnąć gdzieś tam. Dobra. Na ten most, rozumiem, tutaj nie zeskoczę. Muszę iść naokoło. Tu mamy znowu te roślinki. Tędy nie przejdę. Jeszcze bym chciał zobaczyć, co jest tutaj. O shit. Tam ktoś idzie. Nie, 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 nie. Chyba muszę jednak iść tędy. Co tam jest? Ale skitraj się, Jezu, on się odwraca. Gdzie jest jakaś dziura? Bo ja nie widzę jej za bardzo, ale spoko. Czekajcie, muszę zmienić na kamyk. No i co, ja mam go gdzieś tu wrzucić? Aha, tutaj, tak? Okiennicę otworzyć? Nie. Co ja mam zrobić? Well, it was nothing.
Słuchajcie, czasami się nie wsłuchuję w te dialogi. W sensie nie wczytuję bardziej. I nie wiem za bardzo, co mam teraz w tym momencie zrobić, ale... Spoko. No na pewno trzeba tam rzucić tym kamieniem. Mogę się zagrać od tylca. A tu jest dziura, Boże! Dobra, ale ja się muszę skitrać. Tylko nie wiem, czy powinienem iść tam dalej, czy wrócić tu znowu. Aha, dobra. Tylko znowu muszę przywalić w to kamieniem. W ogóle tępy ten strażnik, że trzy razy... Że, wiecie, będę rzucał tak 10 razy, więc za każdym razem będzie tam podchodził, nie? No ale tak jest ta gra skonstruowana. Mechanika w sensie. Inaczej, no ciężko by było to ogarnąć. Najlepsze też jest to, że czasami, wiecie, mamy takie sekwencje walki i ona potrafi walczyć, w sensie gra mi pozwala na walkę, nie? Że mogę się bronić, mogę strzelać im w głowy i tak dalej, unikać, a czasami od razu ginę, nie? Mogę tu wyjść? Mogę. Słychać było jakieś kunie. Zabarykadowali farmę. And what are we looking for exactly? A 5-year-old kid. Hugo the room. Brown hair, blue eyes. A patrzcie, skąd wiedzieli, że my będziemy tutaj zmierzać? Ktoś wypaplał, że ten doktor jakby opiekował się tym dzieckiem. Przejdę teraz? Przejdę chyba. A może i nie? Może to był błąd, bo tam są do rzucania te... Chociaż nie zauważył mnie nikt. Nie mogę tego wziąć. Ale tępe dzidy z nich, serio, oni mnie nie widzą. A jestem jak na wyciągnięcie, że tak powiem, ręki. Idzie w moim kierunku niestety. I niestety mam wrażenie, że on tu z tej strony do mnie zajdzie. Nie, stanął tam. Jest też drugi strażnik. Dobra, myślę, że teraz jak on będzie wszedł w tamtym kierunku, to możemy iść. Idzie sprawnie póki co. No, teraz jest trochę taki dramat. Bo nie wiem, czy tamten mnie zauważy po lewej. No ten na górze teraz będzie znów szedł, dobra. Kurde, nie wiem, chyba tu. Tam jest wyjście przez okno. Tylko teraz tego by się przydało jakoś załatwić, na przykład wziąć dzban i rzucić nim gdzieś tam. Tylko już nie mam dzbanów więcej, niestety. Chyba. Dobra, spacja. Skakuj, mały. A my zaraz za tobą. Dobra, jest warsztat. Co mnie cieszy. Natomiast ciekaw jestem, czy ja mogę coś wytworzyć. Mogę. Jedyna rzecz to kieszeń, czyli będę mógł pomieścić więcej materiałów. Nie mam tym razem wyboru. Not bad. Not bad at all. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tych upgrade'ów niż tylko to, co teraz widzimy. To jest tak naprawdę początek gry. Myślę, że więcej tych, że tak powiem, receptur odblokujemy. No to mnie ciekawi też, dlaczego oni go szukają. Ale pięknie, pięknie wygląda ta gra. Jezus Maria, ja wiem, że ja się powtarzam, ale jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o fabułę, to po prostu ta gra jest cudowna. Dobra, gdzie on uciekł? Aha, przestraszył mnie, spoko. Fajna zabawa. Ale nie w takich chwilach, nie? No ale to jest dziecko, ono jeszcze nie rozumie różnych rzeczy. Trzy
trzeba wziąć na to poprawkę. Kurde, nie wiem czy tam na lewo czy na prawo. Dobra, bo to jest dom ogólnie jakiś, nie? Są świnki, znaczy chatka, nie? Ja bym chciał tam wejść. Nawet nie kucnąłem, ale nie trzeba było chyba. Dobra, co my tu mamy? Jakąś skrzynię. Skóra, sznurek. Tu mamy, o, mamy... Mamy dzban. Tam chyba nic więcej nie było, bez sensu. Dobra, wyskoczmy tutaj, bo tutaj będziemy w zaroślach ukryci. Ale kucnij! Tam na lewo chyba nawet nie mógłbym iść, bo wóz tam stoi, nie? I zagradza drogę. Dobra, to teraz tak, musimy się tego gościa pozbyć stąd. Ewidentnie, mam tylko jeden... Chociaż, a gdybym tak kamieniem rzucił sobie po prostu, to pewnie nie... No widzicie, to nie zadziała. Muszę rzucić tym naczyniem. Kurde, tu jest jeszcze jeden. Szybko. Czyli gdybym do tego domku nie wszedł, to nie mógłbym też odwrócić uwagi tego gościa, nie? To jest ze sobą, że tak powiem, połączone. Dobra, tamten mnie nie zauważył. Ja pierdzielę, tu też jest skrzynia. Idź tam. Ale ten idzie tak dookoła, chodzi? Nie, dobra, poszedł tam. Szybko otwieraj to. Szybko, 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 szybko. Podnosimy to, spieprzamy. Dobra. Teraz bym chciał się tam udać. Czyli ta skrzynka była, słuchajcie, opcjonalna. Tak to przynajmniej wygląda. Bo mogłem ją pominąć. Dobra, nie widzieli mnie. Okej. No i tam mamy kolejną trawę. Musimy teraz to uderzyć. Tamten się patrzy w którą stronę niby, bo ja nie do końca go widzę. Dobra, nie patrzy się w moją stronę, więc możemy iść. Gdzie jest ten młyn? Kurde, on jest kawał drogi jeszcze. Zróbmy tak, odwróćmy uwagę dwóch. Fuck! Nie, no myślałem, że mnie nie zauważy. No ja teraz nie ucieknę. Kurde. Za szybko się ruszyłem, słuchajcie, ale to był dobry plan. Wydaje mi się, że nawet trzeba tak zrobić. Bo nawet jak tego, jakby odwrócę tego uwagę, to ten drugi się patrzy w kierunku tamtych zarośli, więc... Robimy tak i robimy tak, tylko niech on się odwróci, niech pójdzie w tamtym kierunku. Dobra, szybko. Że też nie mogę teraz biec, no, ale to by usłyszeli wtedy, no dobra. Ciekaw jestem, jak tu wyglądają w ogóle checkpointy, w których miejscach tu się ta gra zapisuje. Akurat do tej pory jak ginąłem, to nie było z tym problemu, ale może być taki moment, że po prostu będę musiał powtarzać jakiś dłuższy fragment, nie? Dobra, jak ten koleś z tą pochodnią tutaj chodzi? Bo to mnie interesuje bardzo. Bo tego to... Czekajcie, bo ja nie dosięgam. Dobra, idź tam, idź tam, idź tam. Nie no, słuchajcie, podoba mi się bardzo ta mechanika. To się opiera głównie na skradaniu, jest trochę czasami akcji. Czasem trochę główkowania, chociaż no jest to proste główkowanie, nie, te zagadki jakby nie są zbytnio skomplikowane. Teraz tak, muszę znowu tam rzucić chyba, ale nie dosięgnę tam, o shit. No bo ten się będzie patrzył na mnie, chociaż nie, bo to jest murek, to nie powinien mnie widzieć. Gościu, czy ty się ruszysz? Jakbym go rzucił kamieniem, to by było po mnie chyba, nie? O, dobra, 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 dobra. Idź sobie tam. A my idziemy sobie tutaj grzecznie. I jesteśmy chyba prawie u celu. O, chyba teraz mi się zapisało. Takie mam wrażenie. Tu już nie ma chyba żadnego strażnika. Dobra, mogę wstać? Mogę. Wbijamy tutaj. Pewnie ich będzie więcej, nie?
Okej, okay. Jakiś wóz jedzie? A nie, to tu. Czy to szczury? Jakieś co? Nie wiem. Brzmiało to jakby to dam konie. Hugo, we can't stop, not here. Galopowały. Come on. You'll be able to rest when we get. Ej, ale on się też zaczął gorzej czuć, kiedy szczury się pojawiały wtedy w tym klasztorze, nie? Tak mi się wydawało. I don't know what to do, Hugo. What would mommy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. A, my nie mam żadnego lekarstwa. Kurde, ale jesteśmy już blisko tego doktora, trzymaj się. Chłopie, jesteś dzielny. Mommy says I shouldn't leave the house, you know. I know. That must be why I feel all funny. You're just tired. I miss her. At least you were allowed to see her. Huh? Nothing. Ja, słuchajcie, ciekawi mnie to, tak tylko powiem jedną dygresję, że on był właśnie chowany w tym domu, nie mógł go nikt jakby odwiedzać i tak dalej. Natomiast ta matka powiedziała, że jego choroba nie jest zaraźliwa, a ta dżuma właśnie no jest bardzo zaraźliwą chorobą. Przynajmniej tak doczytałem w internecie, jak się przygotowywałem do nagrywania tej serii. Więc jestem ciekaw, czemu ona go tak ukrywała? Dlaczego on jest taki szczególny? Czemu ta inkwizycja go szuka? Kurczę. Jesteśmy już blisko tego młyna. Jezu, dopiero teraz zobaczyłem. Zobaczcie, ale się ściemnia powoli, nie? Zwróciliście na to uwagę, że zaczynaliśmy ten epizod jakby w ciągu dnia. A, idziemy przez jakieś bagienko. Ale masakra, zobaczcie jaka rzeź. Ile krwi, ile much. O Jezu. Oh fucking shit! No, tak myślałem, nie? Ściemniło się i nagle te szczury tutaj wyskoczyły. Czyli co, biegniemy od światła do światła, rozumiem? Czyli one, wiecie, tą rzeź zrobiły. Ja się nie dziwię, że tu wszyscy głodują, nie? Skoro te szczury sobie robią wyżerkę. Z krówek, ze świnek. Dobra, biegniemy dalej. Ale jak one wyskakują, nie? Creepy to jest. No chyba teraz tu. Ja pierdziela. Gdzie one wyskoczyły? Nawet nie widziałem. Pewnie tam. Czy musimy tędy biec? O, shit. No nie przebiegnę teraz obok nich chyba. Tędy też nie. O, ja pierkur. No dobra, raz kozie, no nie mam wyboru, muszę tu przebiec. Chyba że wbiegnę w to bagno, a one w to bagno nie wchodzą. Mam oczy jak 5Z, nie? W sensie, pierwszy raz widzimy śmierć. O ja pierdzielę, od samego początku, serio. Czy one mogą wleźć w to bagno, dobra. Kurde, to co ja mam tam zrobić? No ale... Hello! No i co, tu nie pobiegnę. Kurde. Chyba że dookoła, no dobra, wiem. Czyli nie tu, tylko tędy. No niby jest to bagno, ale one nie biegną w moje... O, fuck. Gonią mnie? Dobra, już, spokojnie. Tam jest ich jeszcze więcej na górze, nie? O masakra! Smród musi być niemiłosierny. Ale klimat mega. Patrzcie na to.
tu trzeba chyba walnąć w to, już widać. Idźcie stąd, Boże, już myślałem, że mnie ugryzą. O fu! Ale to było niesmaczne akurat. Ja pierdziele. Jak przez inkwizycję? Myślałem, że to przez szczury właśnie. Inkwizycja taką rzeźbę zrobiła? No hello. Kurde, ja muszę tam... No, muszę tam iść, bo tam są patyki. I tu też są patyki, dobra. Czekajcie, tu coś mamy. Tu mamy skrzynkę, a w skrzynce jakieś zapasy bierzemy oczywiście. Bierzemy patyk i biegniemy. Kurde, denerwuje mnie to, że ona nie biega z tym patykiem, no. Musimy dojść aż tam. A jesteśmy już blisko tego młynu. Młyna. Ej, no wypali mi się. Aha! To jak ja mam to zrobić niby? Ja nie zdążę tam dobiec. Dobra. A gdzie ja jestem, za przeproszeniem? Aha, dobra, tutaj. Kurde, widzicie? Tu akurat zapis jest w takim miejscu, że muszę kawałek powtórzyć. I znowu to obleśną scenę zobaczyć. Wiecie co? Wiem, co tam trzeba zrobić. Trzeba ten patyk podpalić od pochodni tej tutaj. O tutaj, tej wbitej, jednej z tych. A nie tam, w tym ognisku, nie? Bo to jest kawał drogi. Muszę jeszcze raz otworzyć tu skrzynkę. Dobra, i teraz tak, bierzemy patyk. Widzicie, ta gra jednak mnie czasami troluje. Wydaje mi się, że ona jest taka prosta, jeśli chodzi o zagadki, po czym nagle mnie zaskakuje i... I jest przykro. Nie no, nie mogło być zbyt prosto, nie? Kurde, jesteśmy już tak blisko, podpalaj to. Dobra, bierzemy kolejny patyk. I teraz tam. Tam jest dużo rzeczy z tego, co widzę. O kurde, tylko tu jest bagno. Wydaje mi się, że musimy iść dookoła. Bo inaczej będzie nas spowalniać ta krew jakby, nie? Podpal to najpierw. No podpal to! Dobra, i najpierw weźmiemy sobie te rzeczory. Aha, i teraz muszę sobie to przesuwać. Masakra, widzicie ile tu jest tych... Świnek zarżniętych. Aha! Niby taka barykada. Ale to i tak raczej nic nie pomoże. Dobra, już mogę chyba to postawić, nie? Znaczy zostawić. Hello? Nie, bo jednak nie. Jezu, myślałem, że się nie zmieszczę. Mamy konika tam. A czekajcie, tu trzeba to bardzo dokładnie przeszukać. Ładny młyn. Znajdź Laurentiusa. No dobra, zaraz go znajdziemy. Ale nie wpadnij mi do tej studni. No, ja nie chciałbym się przekonać, czy tam jest potwór, czy nie. Dobra, kurde, tu jest jakaś szopa. Nie wiem, gdzie mam najpierw iść. Kurde, jeszcze tam były drzwi. No dobra. A tu coś mogę zebrać? Nie. A to mogę otworzyć? Też nie. Dobra. O, kurka za nami przyszła. A konik można pogłaskać? Tego też można pogłaskać. Tak jak u nas w naszej rezydencji. Znaczy w naszej stajni raczej. A? Parsknął sobie. Dobra. Możemy tu wejść?
We have to get in somehow. Czyli tam mamy wejść. No dobra, czyli idę teraz do tej szopy w takim razie. Skoro do tamtego domu mamy teoretycznie wejść. Empty. The horse. Pusto. O, tu mamy skrzynkę. Ciekaw jestem, czy w ogóle tego doktora spotkamy tutaj. Czy się okaże, że on zginął, czy coś? Że nie będzie w stanie nam pomóc. Boże święty. Obżarte do samych kości, nie? Jezu, myślałem, że tam coś wyskakuje za tych beczek. Tu coś pod spodem jest, jakby tam jakieś przejście było? Nie wiem. Tak to wygląda. Idziemy do góry. No ten, słuchajcie, rozdział jest zdecydowanie dłuższy niż te poprzednie. Tu mamy kamyki chyba. Tak. A z drugiej strony mamy wyjście na zewnątrz? Ale po co? Coś nam to dało? Czy to jest jakiś sekret? Nie, nic nam to nie dało. Teraz pytanie, czy ja mogę stąd zeskoczyć bezpiecznie? Nie, nie mogę. Blokuje mnie gra. Czyli w takim razie tylko po kamyki tu przyszedłem, tak? Fajnie. Myślałem, że coś będzie tutaj ciekawszego. Tej klapy też otworzyć nie mogę w żaden sposób chyba. Nie no, nie pojawia się tu nic. Dobra. No to idziemy tam w stronę tego kunia. W takim razie. Idziemy w stronę kunia i tam pewnie będą jeszcze jakieś drzwi i tym razem one będą otwarte. Bo tam już jest wyjście w ogóle, nie? Poza mury. A ja chcę tu wejść. Kurde. It's locked. O, ale możesz wejść tędy. You go in there and open the door for me quickly. And be very careful, right? Yes. Tam jest jakaś roślina. Chodź jeszcze tu mały na chwilę. Bo tu się świeci jakaś roślinka. Amicia, a flower. No. This is not really the time, you know. Oj tam, oj tam. All right. Go ahead. It's called Granny's bonnet. Orlik. It says she's hanging her head because she's sad. Perhaps she would be less lonely with us. Yes, it's not good to be alone. All right, let's go. Zaraz przeczytam o tym kwiatku, tylko jeszcze tutaj zerknę. Nie, tu nic nie mam. Dobra. Nazwa rośliny wywodzi się od łacińskiego słowa aguilegia. Jezu, nie znam się na łacinie. Oznaczającego orła, nawiązując bezpośrednio do jej przypominających szpony płatków. Orlik jest symbolem smutku, zatroskanej duszy, a nawet szaleństwa. O ile jego kwiat jest jadalny i słodki, korzenie i łodygi są niezwykle trujące. Ich zjedzenie może spowodować zapalenie całego układu pokarmowego, a także niebezpieczne kołatanie serca. No to jakiemuś inkwizytorowi by się przydało tę roślinkę dać. Z czymś. O, mamy kolejny warsztat. It smells funny. It's alcohol. Śmiesznie pachnie. No dobra, zobaczmy, czy mogę coś stworzyć? Nie mogę. Ktoś tam kaszle. Pewnie na górze. Czekajcie. Zanim tam pójdę... Czy coś tu mogę zebrać z jakichś składników? No masakra, zobaczcie ile tych rzeczy tu jest na tych półkach, a ja nic nie mogę wziąć. Bo myślałem, że coś zbiorę, wrócę do warsztatu i wtedy będzie mnie stać, wiecie, na coś. O, już widzę, że te mięska tutaj będzie można zrzucić, więc pewnie szczury się tu dostaną. No dobra, idziemy na górę. Tam też są drzwi. No dobra, idźmy najpierw tu. Who are you? Magister Laurentius! Stop right there. He's contagious. Hugo. Here. The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Of course. They came for O, może czegoś się dowiemy. An evil. Co? Ancient evil courses through your family's veins in its blood. Your mother and I attempted to slow its progress. But ever since the Great Break, the process has quickened.
You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Me? But how? My parents tried and now they are both dead. Leave me alone! Yes, so... The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however... They seek the boy tirelessly. We have to disappear. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. To o to chodziło z tym uczniem. Ten Lucas jest uczniem tego doktora. You have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Ciekawe. Ale nieładnie się Amicia zachowała względem niego. Jak go odepchnęła. No i on ma teraz i za złe to, widzicie? Jest smutny i przybity. Ja pierdzielę. No wiedziałem, że będzie trzeba to mięso. Ale czekajcie, jeszcze tutaj można wejść. Vitriol? Boże. Jakieś dziwne, trudne nazwy. Poczytajmy w takim razie. Znowu coś pominąłem, kuźwa. Nazwa pochodzi od łacińskiego skrótu formuły jakiejś tam, nie będę tego czytać, który można przetłumaczyć jako odwiedź wnętrze ziemi, a destylując to, co tam znajdziesz, odkryjesz sekretny kamień. Maksyma obrazuje alchemiczną filozofię, która opiera się na studiowaniu fundamentalnej natury żywiołów otaczającego nas świata oraz sposobów ich transformacji. Te inicjały posłużyły także jako nazwa kwasu siarkowego wykorzystywanego do zmiany stanu substancji. Okej. Okay. Nigdy nie byłem dobry z chemii, słuchajcie. Chemia i fizyka to były moje dwa najgorsze przedmioty. Zobaczcie, on nawet mi rączki teraz nie chce dać. Amicia, zwaliłaś. Good idea. A czemu ona celuje w lampę? Sorry. Aha. Fajnie, żeś to spieprzyła. Ale te dźwięki rozwalają mnie. Hugo, give me your hand. No. Widzicie? Very well, but stay close to me. Ja mam za nim iść, tak? It's been a long trip. Ale on jakby... Dlaczego on biegnie w drugą stronę? Hello, mamy tam iść do stodoły. Jakby nie wiem, dlaczego ona go odepchnęła, bo jakby on, wiecie, no sam z siebie nie chciał zachorować, nie chciał, że tak powiem, być kulą u nogi, tak? Co ma teraz żałować, że się urodził? No bez sensu, zupełnie. Dobra, dlatego teraz będzie ważne to przejście tam na górze, pewnie ta drabina. Ej, ten szczur to prawie jeden tu wylasł. Nie mam kamieni, serio. A co ja mógłbym tu zrobić? A są jakieś patyki? Może ja jednak muszę jakiś patyk znaleźć? Dead or alive. Aha, czyli tą świnkę. We can use this. I see. Let me help you. O nie, poświęcimy świnkę. You could say that. Żeby te szczury się rzuciły na nią. Ja pierdzielę, ja nie chcę tego robić. Ja nie wiem, gdzie mam to postawić, tak blisko tamtego przejścia. Czy oni automatycznie sami puszczą? Ja pierdzielę, nie podoba mi się to. Wykorzystanie zwierzątka. Gdzie jest drabina? I my się dostaniemy teraz tym balkonem. No powinnaś go przeprosić, moja droga. Twoje zachowanie było nieodpowiednie. Ty też jesteś młoda, co prawda, ale powinnaś być mądrzejsza.
Ale oni się jeszcze muszą dotrzeć, słuchajcie. To jest dopiero początek ich wspólnej przygody. Będzie lepiej. Co, zeżarły? Nie. Aha, bo ja muszę teraz te lampy rozwalić, ale ja przecież... A nie, mam kamienie nagle. Jakim cudem? Wcześniej nie miałem, ale spoko. Chyba, że ja gdzieś się zebrałem po drodze i nie zauważyłem. O ja pierdzielę. Jesteś taka sama jak inni. No fakt, bo on myślał tylko, że my nakarmimy świnkę, a nie spodziewał się tego, że ją wykorzystamy do niecnych celów. I co teraz tu na dół pewnie, tak? No biedna. Też mi jej szkoda, ale cóż. Dobra, schodzimy tam na dół. Myślałem, że ona przywali łbem o sufit. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Czy ja teraz będę mógł szukać składników? Right. Alcohol and sulfur. Alkohol i siarka, dobra. Sulfur. Zbierz materiały dla Lukasa. Mam jakieś książki. Nie, na łacinie się nie znam, dziękuję. Tu mam jakiś piec, o tu mamy jakąś skrzynkę. Why am I not ill like Laurentius? He was bitten by a rat. You were. Demons. And is he going to die? Czy jego ugryzł szczur, a Hugo nie. I dlatego jego choroba nie jest zaraźliwa? Dobra, gdzie ja mam znaleźć ten alkohol? Here you go, Lucas. Aha, wszystko mam już, tak? And I have to mix them. Okej, spoko. It's not dangerous. All right. Teraz możesz stworzyć ignifer, aby otworzyć menu wyboru, przytrzymaj tab. Wybrać ignifer, następnie przytrzymaj, aby go stworzyć. Aha. So, this is it. Jezu, trochę jak... O, oh, fuck. Oh, no, no, we're stuck. Not yet. The ignifer, Amicia. It's time. Ale jak mam tego użyć? All right. No. Oh, shit. It makes fire. Did I do that? Did I really just do that? Stworzę sobie tego jeszcze. Yes, your mixture is perfect, like mother, like daughter. You know what? No tak, nasza matka też się zajmowała alchemią trochę. This will be really useful. Czyli to nakłada się na proce i jazda. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead. Dobra, idę przodem. Podpal węgliki za pomocą. Aha, to już zrobiłem. Teraz będzie coś nowego, tak? Tu znowu są szczury, już się nażarły. No ale... Podpalenie węgliku za pomocą nie pomoże ci się przedostać. No wiem, ale mogłabyś do... Czemu ona nie chce... Nie mogę w ogóle celować teraz. Ale to jest dziwne. A gdzie jest ten... Lucas? Czy jak on tam miał? Lucius? Już nie wiem, sam. A teraz tu sobie... O, fuck! Dobra, ale to już się na stałe chyba pali, nie? Jak już raz walnę, to spoko, nie? Nie muszę się tym przejmować. Dobra, schodzimy. Przecisnę się tu... A, dobra, cutscenka. Leave me alone. Hugo, listen. About earlier, I just wanted to tell you that I'm... Ciekaw jestem, czy będą jakieś większe szczury. Jakieś bossy takie, wiecie. No to już po naszym doktorku, słuchajcie. On będzie z nami podróżował? Dobra, otworzył nam drogę ucieczki. Stogi siana szybko się wypalają, ale ignifer może na nowo je rozpalić. Okej, na razie one się palą, więc biegnę, no. Teraz trzeba przywalić. Do rzeki, okej.
Tam jest ten młyn chyba. Widzę, jak się kręcą te jego, że tak powiem, ramiona. Ale ten rozdział jest zaczepisty. Jesteśmy otoczeni. Czy ja mam walnąć? Ja, pikole, ja muszę walnąć w to chyba. Kurde, jeszcze to drugie by się przydało. Żeby dłużej, jakby wiecie, tam światło było, nie? Bo to się też pewnie spali i dupa. Dobra, biegniemy. Ale fajne to jest. Fajne rozwiązanie. Spierdzielamy stąd. O, shit. Tam jest łódka, tak? Ja pierdzielę. Normalnie te wybuchy to jest jakaś masakra. No jeszcze może do wody wskoczcie, co? O, i ukończyliśmy czwarty rozdział. Czwarty, piąty czas... Boże, czwarty, piąty. Rozdział piąty, czas kruków. Już nie wiem, co ja mówię. Ale żal mi tego Lukasa też. Kurczę, stracił wszystko, nie? To w ogóle po drodze to... Cały czas patrzymy na tragedię ludzi. Masakra, nie chciałbym żyć w tym świecie. Nawet sobie tego nie wyobrażam, słuchajcie. O, ale już nie jest na nas zły. Dał się przytulić. A co on ma takie na szyi, widzicie to? Takie czarne jakby żyły. Lucas? Yes? What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened. The Great Break, and the Macula awoke in Hugo's blood. But nie czaję tego za bardzo. What will it do to him? The Macula cares for neither good nor evil. It evolves with its host. To change things. The world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No. I think they just ran out of time. This is it. Hugo, wake up. Come on, we'll walk from here. It'll warm you up. If we follow the aqueduct, we should arrive at Chateau d'Ambrage before nightfall. What's that noise? Nothing. It's just frogs, Hugo. Frogs? No i pobieg. Well. Let's keep our fingers crossed. Żabki, żabki. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że on nam się tam nie zgubi. Pobiegniemy za nim w kierunku tych żabek w następnym odcinku. Ten rozdział był naprawdę super. Wszystko to było. Trochę akcji, trochę zagadek. I inkwizycja, i szczury. Masakrycznie mi się to podobało. Tak się w ogóle zastanawiam, dlaczego tylko ten Hugo ma to w tej krwi, a na przykład my jesteśmy z tego samego rodu, w sensie Amicia, i jej się nic z takiego nie stało, jakby ona nie jest chora. Masakra. Nie wiem, o co kaman do końca jeszcze w tej całej chorobie. I w tej skazie? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że to się jeszcze bardziej wyjaśni, albo jestem tępy i nie wiem, o co kamel. Możecie mi napisać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa, pa.